Cześć Pasieka Gromadzyń. Jest dzisiaj pierwszy dzień po urlopie. Pogoda piękna, 20 stopni. Wiem, że cały tydzień taka była, ale mnie nie było. Więc chciałbym tylko zajrzeć do kilku uli, sprawdzić jak z miejscem. Ściśniałem gniazda, przyszło to ocieplenie i tak naprawdę nie wiem, czego się spodziewać. Pięknie latają z pyłkiem. Ile nanosiły tego pyłku? Trochę może i nektaru z wierzby. Pogoda jak była około 20 stopni, to wierzba powinna nektarować. Także pierwsze co sprawdzę to odkładówki. Czy jest tutaj miejsce i czy trzeba przerzucić już odkłady przyzimowane do uli normalnych. No i czy w niektórych tutaj ulach też po prostu to co było ściśniane, czy nie trzeba już poszerzać suszem. Także najpierw zajrzę do odkładów. Morela kwitnie. Pytanie, czy pszczoły zdążyły zapylić, bo w czwartek w nocy, środa na czwartku ma być już przymrozek. Ale wygląda jakby już suche były pręciki, więc możliwe, że w tym roku pszczoły latają. Możliwe, że w końcu będą owoce, bo tu zawsze wymraża te kwiaty, przymrozki. Tak wygląda agrest. Pączki się pokazują, ale oczywiście jeszcze nie kwitną. No, ale zielony już ładny jest. Także przez parę dni mnie nie było, tydzień ponad, i widzę zmiany w przyrodzie w okolicy duże. Zobaczymy, jakie zmiany w ulu. Dobra, po kolei. Pierwsze dwa odkłady. Były tu trzy. Szum słychać duży. Były trzy odkłady, ale jeden połączyłem z rodziną, gdzie nie było matki. O, pszczoły się ładnie tu kręcą. Może powoli im zacząć brakować miejsca, bo widzę tutaj. Tutaj porobiły takie mostki. No tu jest trochę nektaru, pyłku. To jest raczej stary zasklep. Wątpię, że to był nowy. Co ciekawe, tutaj są już jajeczka. Na tej skrajnej ramce są jajeczka. Troszkę odsklepimy, żeby je pobudzić lekko. Ale no cóż, tutaj są pierwsze jajeczka na piątej ramce. Dobrze, odłożymy ją na chwilkę, żeby łatwiej było zaglądać. No, ale to już raczej znaczy, że trzeba przenieść. Tu ale ciężka. No, tu jest czerw kryty. Tutaj świeży nakrop wierzbowy. Ale tu wierzbowego też nektaru nanosiły. Tu wszystko to jest świeży nakrop. Też, ale pyłku też pięknie. Nie wiem, czy gdzie widać. Tu jest naprawdę spora ilość pyłku. Tu jest czerw kryty. Tu jest pełno pyłku. Gdzie nie gdzie tutaj jajeczka i czerw. Tutaj zdecydowanie rameczka z suszem mogłaby pójść.
jest rameczka z czerwiem. Sporo krytego. Jest i matka. Jest trochę pyłku, trochę jajeczek. Trochę ze sklepu. Tutaj też piękna ramka, czerw kryty, jak to się wygryzie. Tutaj trochę pyłku. Druga strona to samo. Czerw kryty, jajeczka, larwy. Tutaj trochę mniej pyłku. Ale ciężkie napakowały. Dużo cięższe niż wcześniej były, ale w pyłku. Tutaj jest pełno pokarmu, a tu praktycznie cała rama pyłku, patrzcie. No a tutaj jest kryty pokarm, ale ile pyłku pięknego. Ale no nosiły, piękna ramka. Zdecydowanie tu trzeba dołożyć susz, ale z racji tego, że to jest odkładówka, nie ma gdzie, trzeba przenieść do zwykłego ula. A tu jeszcze jest sporo miejsca. Tutaj gdzie niegdzie tutaj odsklepiły, przeniosły ten pokarm, bo ja odsklepiłem, troszkę można odsklepić. O, jeszcze pszczołę zamoczyłem. Także przy gnieździe, gdzie matka czerwi, można było susz dodać, ale będę musiał przenieść do dwóch uli. Zaraz tutaj przyniosę dwa ule i przyniosę te odkłady, bo to nie ma na co czekać. Dobra, jednak stwierdziłem, że nie będę dzisiaj przenosił. Dlaczego? Bo chcę jednak te dwa ule przenieść w miejsca, w których po prostu sypały się rodziny. Żeby nie było takich miejsc pustych, tam są dwa ule. Mogę je przenieść do tego samego rzędu, tylko tutaj zrobię miejsce, tu będą miejsce na nowe odkłady w sezonie. A jednak, żeby były bardziej ściśnięte, a nie żeby były jakieś tam puste miejsca między ulami. Po prostu te sześć odkładów, które mam, to przeniosę. No, sześć rodzin mi się posypało, siedem chyba. Więc po prostu w ten sposób zrobię. A żeby nie tracić dużo tej pszczoły lotnej, bo gdybym dzisiaj zabrał te pszczoły, jutro ma być jeszcze ciepło, 14 stopni, będą pszczoły latać, to po prostu pszczoła lotna by wróciła tu na miejsce i by pochodziła pewnie do tego pierwszego ula z brzegu. Żeby do tego nie dopuścić, jutro po pracy, po prostu wieczorem, jak już pszczoła lotna wróci, będę przenosił no to chwila, moment, przygotuję sobie te ule. Dzisiaj po prostu przełożę te ramki z pszczołami, wysypię z odkładówki w miejsce docelowe. Przez parę dni ma być zimno, po 8-9 stopni, przymrozki. Możliwe, że pszczoła nie będzie latać, a nawet jak, to będzie no dużo mniej niż na przykład dzisiaj, gdybym to zrobił. Nie chcę osłabić tych odkładów. Teraz każda pszczoła jest na wagę złota, więc po prostu stwierdziłem, że nie zrobię tego dzisiaj. Przejrzę sobie te rodzinki, ale przenosić będę dopiero jutro po południu. Dobra, sprawdzimy u bakwasta. On był dosyć silny na jesień. To jest mój pierwszy tak jakby sezon z bakwastami. Miałem kiedyś jedną rodzinę, ale nie była to zbyt miarodajna, po prostu za mało. Teraz miałem 10 matek bakwastów, aczkolwiek nie wiem, czy mi wszystkie przezimowały. Mimo wszystko sprawdzimy, jak tutaj to wygląda, jak się rozwija, czy ma miejsce, bo tak jak mówię, to była silna rodzina, przynajmniej na jesień. Dziewięć ramek.
tutaj pełna rama karma. Karmu mi zostało po zimie, aż można by było tą ramkę zabrać. I możliwe, że tak zrobię przy najbliższym przeglądzie. Widzicie, pełno. Tutaj doniosły świeżego nakropu świecącego z wierzby. A tu reszta cała, wszystko zasklepione. Spokojnie taką ramkę trzeba będzie jedną z tych dwóch zabrać. Jak będę dokładał susz, ale sprawdzimy, czy ma miejsce matka do czerwienia, czy trzeba suszu dołożyć. A tutaj już mamy. Tutaj miejsce jest do czerwienia. Tu jest pyłek. Z tej strony jest rama pyłku. A tu sobie zrobiły miejsca i trochę pyłku. Jajeczek nie widzę, ale wypolerowane, ładne miejsce jest. No, jak tu jest pyłek, to tu powinien być czerw. No, pszczółka spokojna jak na razie. Tak, tu jest czerw kryty, cała rama prawie. Z drugiej strony również, z dołu jajeczka. Zobaczymy, ile tego czerwiu jest. Tutaj druga ramka, jest i matka. No, trzyma się plastra, fajna pszczoła. Bakwaścik jak na razie. Jeden z tych bakwastów bardzo agresywny był na jesień. Będę musiał sprawdzić, jak teraz się zachowuje. Ale to, no szkoda, że ta pogoda mi ominęła, bo bym sprawdził sobie wszystkie rodzinki, a tak to niestety będę czekał do następnego ocieplenia. No, trzecia ramka też z czerwiem. Wszystko fajnie na wygryzieniu, więc jak się wygryzie, to będzie naprawdę nagły taki skok ilości pszczoły w ulu. Trochę zimowej ubywa, ale no, tutaj mamy pyłek. Tutaj jest pyłku dużo. Z tej strony również. Czy są jakieś jajeczka? Chyba nie ma jajeczek. Także tu matka na trzech ramkach czerwi, widocznie jej to wystarcza. Myślę, że krainki miałyby troszkę więcej, ale to się okaże. Może pójdę do jakiejś krainki. Tutaj ładnie wypolerowane miejsce jest. Tak, tu nic nie trzeba dokładać. Widzicie, jeszcze czas. Właściwie dobra, ja tu sobie ułożę. Jeszcze jest miejsca, przynajmniej u bakwasta jest ok. Dobra, tu mamy krainkę, ściśniałem do 7 ramek. Dmuchnąłem już pod kurzaczem, dlatego się schowała, nie widać jej teraz. Ale zobaczymy, jak z tym miejscem tutaj. I na ilu ramkach jest czerw? Myślę, że jeszcze tydzień, dwa jest na spokojny, żeby. O, tu fajnie pszczoły jest dużo, widzicie, ściśnienie. To ja, żeby było cieplej, żeby one się tu fajnie ciasno skłębiły, a nie rozeszły po nie wiadomo ilu ramkach. Tutaj raczej ramka jest dosyć lekka, nie ma dużo pokarmu, miejsce jest, jakby matka chciała czerwić, a jajeczek nie widziałem. Trochę pokarmu i tyle. Dosyć mało.
Tu już jest czerw, pyłek. Czerw kryty. Tu się już zaczyna. Tu już jest czerw kryty. Tutaj miejsce do czerwienia matka ma. Pokarm nie zajmuje zbyt dużo. Na ten dzień też tak jak nie ma wielkiej potrzeby dokładania. Tu już jest trochę więcej tego czerwiu krytego. Prawie cała rama. Tutaj gdzie jest puste są jajeczka. Jest środek gniazda. Ramka pełna czerwia. A już jest wieczór, to trochę więcej trzeba podymić. Siedziały spokojnie. No, tutaj trzecia ramka z czerwiem. Ta też w miarę pełna. Tutaj są puste komórki z jajeczkami. Tak, tu są jajeczka. Tutaj jest pyłek. I pewnie też jajeczka. Tak, i też jajeczka. No więc cztery ramki z czerwiem, jedna z jajeczkami. Nie widziałem matki, pewnie zgubiła palitek. Trzeba będzie. Będzie ten opalitek trzeba przykleić. Co tu mamy, też jest pyłek. Pytanie, czy to też są jajeczka? Muszę dość słońca wystawić, bo nic nie widzę. Nie, tu nie widać. Tam pierwsza ramka jest z pokarmem. Tu trochę pyłku, trochę pokarmu, miejsce jest. No to na czwartej ramce matka zaczęła czerwić. Więc to są takie średnie rodzinki. Ale ja jakichś mega silnych też nie zimuję. Dobra, przeglądnę sobie jeszcze może, ale nie będę już nagrywał przed dużo filmiku. Chciałem tylko zobaczyć, jak dwie pierwsze z brzegu rodzinki plus odkład wygląda na tę chwilę. Trzeba będzie sprawdzić w notatkach z poprzednich lat, jak na koniec marca wyglądała sprawa. Wydaje mi się, że podobnie. To nie jest też taki okres wczesny jeszcze, dopiero wiosna się zaczęła. Wiem, że był ładny tydzień i wszystkim się wydaje, że to już jest taka wiosna pełna, ale przez następny miesiąc może być bardzo zimno i na tą porę raczej cudów nie ma co się spodziewać. Ale zobaczymy, jak to będzie z pogodą. Pszczółki fajnie się rozwijają, mają dużo pyłku, przez ten tydzień sobie dozbierały. Niektóre było widać na kilku ramkach po naprawdę sporej ilości. Jak na tą porę roku, na pewno jest to dla nich taki zastrzyk dobry do tego, żeby się rozwijały. Dobra, czasu mi dużo nie zostało, bo już jest pewnie przed szóstą. Zajrzę jeszcze do dwóch, trzech rodzinek. Sprawdzę, co się dzieje, ale raczej będzie podobnie. Miejsce raczej jest, suszu jeszcze nie dokładam, węzy tym bardziej. Ktoś ma bardzo silne rodziny, to myślę, że może już dokładać susz na spokojnie. Ale to kwestia, czy ścieśniał, czy jest miejsce, bo jest dużo pokarmu zimowego, czy jest po prostu miejsce, gdzie matka mogłaby złożyć te jajeczka. To musicie już sami ocenić. Dobra, cześć, trzymajcie się.